Panie marszałku, Wysoka Izbo, z Polskim Ładem obywatel zostanie dziadem. Tak mówią ludzie nie tylko na ulicach Gdyni, mając świadomość tego, że drożyzna wynika nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych, które mają miejsce, ale wynika z polityki prowadzonej przez PiS od 2015 roku. Mam tutaj na myśli chociażby zaniechania w obszarze budowania odporności kraju na kryzysy. To czyni się w sytuacji wysokiej koniunktury. Mieliście taką możliwość, natomiast kolejne budżety były i są podporządkowywane bieżącym celom politycznym PiS. Jesteście odpowiedzialni za Adama Glapińskiego, za to, że nie mamy środków z Funduszu Odbudowy, za fatalne zarządzanie koncernami energetycznymi, pazerność i demoralizację w spółkach Skarbu Państwa, skutkującą ogromnym marnotrawstwem zasobów, strategicznymi błędami, takim jak zmarnowanie 2 miliardów w Ostrołęce, czy transfer pieniędzy z sektora energetycznego do kopalni w czasie, kiedy priorytetem jest... Prawo i Sprawiedliwość.